Archiwum filmowe zawitało do Koźminka pod Kaliszem. Gościmy w domu pani Lidii Dzikowskiej, urodzonej tutaj w roku 1927. Kim byli pani rodzice? Mój ojciec był wyznania ewangelickiego. Prowadził gospodarstwo, matka mu zapisała te gospodarstwo i prowadził do 1941 roku. Jako rolnik cały czas, nie? Zajmował się rolnictwem, a matka razem z nim. 21 hektarów, place pewno były ze 4 i ta kamienica, co tu teraz jest. I cegielnia była jeszcze przed wojną. I to wszystko należało do pani ojca? Tak, wszystko należało do ojca. Było dużo ewangelików, było. Bardzo dużo. Był kościółek tu ewangelicki, tutaj był, nie? Tak przed wojną to taki Kuska prowadził lekcje rosyjskiego i niemieckiego, nie? Przed wojną. A po wojnie to już nie było tego, tylko tu był tylko ksiądz w Prażu, przyjeżdżał i odprawiał tu w kościółku nabożeństwo ewangelickie raz w tygodniu. Moja matka pochodziła z pomojrzeszowego wyznania, jej ojciec był kupcem. Przed wojną handlował z takimi z Katowic, z panem Bepiurem, Karolem się nazywał, handlował owocami. Było ich tak, jedna siostra, dwie siostry i dwóch synów. Jeden syn w 30 roku przechcił się na katolika, ożenił się z Łukaszczukówną z Opatówka. Drugi, oni zostali w Kaliszu, a w 40 roku już ich zaczęli wysiedlać, jak Żydów wysiedlali. Jak pani ojciec i matka się poznali? Tatu w Koźminku, bo to przecież moja matka mieszkała w Koźminku. Tutaj na Sienkiewicza mieli własny swój domek, no i poznał ją. Ojciec nie był żonaty, bo rodzina mu nie pozwoliła, mój ojciec nie był ślubny. Tylko siedział z matką tak jak ten. Moja matka miała 17 lat, jak mnie urodziła. A jak mnie urodziła, to mnie potem wzięła babka Matusiakowa i ona mnie wychowywała dłuższy czas, a potem matka mnie wychowywała tutaj. Czyli ojciec pani z matką nie mieli ślubu? Nie mieli ślubu, czyli nie. Na kocią łapę? Tak, tak, na kocią łapę. Jak rodzina pani ojca i matki zapatrywała się na ich nieformalny związek? W tamtych czasach to była rzadkość. Rodzina mojego ojca bardzo się tym bardzo denerwowała, bardzo byli nie bardzo zadowoleni, no ale nie mieli nic do gadania, bo co mieli do gadania? Tak musiało być i koniec. A ten ojciec matki był kupcem, a gdzie był tym kupcem? Co? W Kaliszu mieszkali na Stawiszyńskiej po 19. I handlowali, mój dziadek nieboszczyk, to jeździł po dziedzicach, skupował towary. Jak przed wojną to robili na takich wagonach przegrody i kładli śliwki, gruszki, wszystko kładli, to i ten cały transport szedł do Katowic, a tam właśnie ci wspólnicy odbierali ten towar. Co zapamiętała pani z pierwszego dnia wojny? W 1939 roku żeśmy uciekali z Kalisza do Koźminka, jak wojna wybuchła. Dziadki moje też tu jeszcze przyjechali, a potem wrócili do Kalisza. No i ja tu przyszłam bo ja na wakacje przyjeżdżałam tu do rodziców. A w 1939 roku, jak wojna wybuchła, no to już dziadki zostali, a ja tu zostałam z matką i z ojcem. I tu byłam cały do 1941 roku. W 1941 roku moja matka urodziła syna. I proszę pana, jak urodziła to dziecko, zaraz jeszcze wytłumaczę. Cały czas był mój ojciec prześladowany, bo dlatego wszystko chodziło tu majątek, bo babcia moja nikomu nie zapisała, tylko mojemu ojcu, a oni tu jeszcze byli bracia, ale oni wszyscy pokończyli szkołę, majątki dostali, ale jeszcze mieli pretensje do tego. W 1941 roku, do 1941 roku stale już ta rodzina tak nasyłała na mojego ojca, na moją matkę. Nie było tygodnia, żeby nie byli żandarmi albo gestapo. Stale przychodzili tutaj, bo ta rodzina, brat na dole mieszkał, to wszystko ta rodzina mojego ojca, to wszystko się przepisała na Volksdeutschów. Wszyscy byli Volksdeutschami, podpisali listę jako Niemcy. Mój ojciec tylko nie podpisał i moja babka nie podpisała.
to tak stale nasyłali. Tutaj w tym mieszkaniu mieliśmy 4 mieszkania. Tutaj stała taka duża szafa. Jak przychodzili żandarmy na kontrol, to moja matka przechodziła do tamtego mieszkania, a tu stała taka duża szafa i była zawsze zasunięta. Jednego razu przyszli, bo tu zamykali polskie te piekarnie, jednego razu przyszli gestapowcy, a tu był w tym miejscu był kachlowy piec postawiony, gdzie teraz tamte drzwi są. No i moja matka zdążyła tylko wejść 3 kroki za tego, no oni weszli, no bo hasli die Frau, gdzie ty masz żonę? No ojciec mówi, że nie ma, moja matka zdążyła tego, ale ci gestapowcy nie zdążyli wejść, tylko dali 3 kroki, no i nie zauważyli, bo matka moja za tym piecem się schowała, bo taka była piec kachlowy i jeszcze była taka przybudówka, wejście tak. No i sobie poszli. Potem ojciec mój przyszedł i mówi, dziecko zamknij te drzwi i wychodźmy. Wszyscy mówi, bo oni jeszcze raz się wrócili. Ale oni się wrócili, już były drzwi zamknięte i poszli. Co tydzień było u nas kontrola, czy tam, co u nas tu nie ma, ty mamy się, że się nie ukrywa. W jakich okolicznościach pani rodzice zostali aresztowani? W 1941 roku w sierpniu moja matka urodziła to dziecko. Do 2 października to dziecko nam zachorowało, lekarz przychodził do domu po kryjomu, żeby ratować to dziecko dostało zapalenie płuc, a oni w nocy łapali do Niemiec na wywózkę, no i akurat słyszeli, jak to dziecko płacze, mój ojciec pojechał z takim, u nas chodził taki Kojnacki u nas był, co robił. I pojechali w pole siadzi, to było żyto, czy już nie pamiętam co. No i 12 godzina, od razu wpadli. Wo hast du die Frau, gdzie masz żonę? Mój ojciec, mój nieboszczyk mówi, nie mam żony. No i od razu na górę moja matka, jak usłyszała te niemieckie, te mowę, wzięła to dziecko, przykryła, ten żandar wleciał i odszarpnął te drzwi. No i mówi, gdzie masz to dziecko? Moja matka mówi, nie mam tego dzieciaka. A on mówi, jak to nie ma? No i uderzył ją 2 razy w twarz. No odkrył, że dziecko jest. Proszę się zabierać. Wszystkich nas aresztowali. Nas zawieźli w Kaliszu, to było na drugi dzień. Zawieźli nas do Kalisza na gestapo. Ojca i matkę już nie puścili, już została aresztowana, mnie puścili do domu, bo ja tego dzieciaka musiałam pochować, tego brata. Taki Lange tutaj miał stolarnię, zrobił tę trumienkę. No i 4 żandarmów, bo ta rodzina się sprzeciwiała, żeby tego dzieciaka, mojego brata, nie pochowali na ewangelickim cmentarzu, ale żandarmy, 4 żandarmów i ten kościelny ewangelicki. No i pochowałam tego brata tutaj na ewangelickim cmentarzu. Ale jak on umarł? On umarł, czy jak to się stało? Zaraz. Jak nas aresztowali, zabrali nas na posterunek. Zabrali nas na posterunek, dziecko było chore na zapalenie płuc. No i ten żandarm, ten Hensien, patrzył na to dziecko i przydusił to dziecko i to dziecko zmarło. I to tak na waszych oczach? Tak, na mojej matki oczach, na moim ojcu, na naszych oczach właśnie. Potem, proszę pana, zostałam tu z babką, ale ta rodzina strasznie na mnie nalatywała, żeby jeszcze, że już ojca już zabrali, matkę zabrali, no to żeby mnie jeszcze wykończyli, żeby już żadnego potomstwa nie było. Ja tak się ukrywałam i w Opatówku, i w Radliczycach, gdzie tylko mogłam, tak się ukrywałam. 3 razy byłam brana, no nie wiem, zaraz jeszcze chwileczkę. Zabrali mi ojca nazwisko, dali mi matki nazwisko. Nie zrobili mnie ani Niemkom, ani Żydówkom, tylko zrobili mi w Arbeitsbuchu w Książeczce Pracy Paulę. Ale proszę pana, jak pierwszy raz mnie zabierali do Niemiec, to taki żandarm tutaj przyszedł na salę i mówi do mnie, bo on widział, że ojca zabrali matką, wszystko wiedział, cały życiorys i mówi do mnie,
Słuchaj, no dziecko, ty mówi, oni ciebie mówi, nie wyślą, mówi, do żadnych Niemiec, tylko oni cię wyślą do obozów. Jak będziesz mogła, to ucieknij. To nas wywieźli tu na olejarnię na 3 maja. Taka olejarnia była, skup tych, co wywozili do Niemiec. Ja stamtąd uciekłam. Uciekłam stamtąd i uchowałam się. Mój ojciec miał rodzinę niemiecką w Radliczycach, no i tam pobyłam dłuższy czas, tam uciekłam. Potem drugi raz przyszli po mnie stamtąd, znowu mnie zabrali, znowu uciekłam. Ale już miałam tak, nie miałam takiej możliwości, ale jak uciekłam, zostawiłam już rzeczy, żadnych nie brałam, nic. Jak uciekłam, to poszłam na dworzec i taki żandar, przepraszam, wojskowy chodził. I go się pytam, czy by mi nie kupił kartę do Radliczyc, nie? A on mówi, dlaczego nie? No i dałam mu pieniądze, marki, kupił mi i pojechałam znowu do tej ciotki. I od tej ciotki znowu jakiś czas, potem ukrywałam się tutaj w Opatówku u ciotki, potem się ukrywałam u Maciaszkowy na Sienkiewicza. I stamtąd od tego umiałam dobrze po niemiecku pisać i mówić. I przyszedł taki Kin, który miał warsztat, stolarnie, rowery, różne takie rzeczy i tego. I ona mówi, słuchaj, no ja mam taką dziewczynę, mówi tego. A ona mówi, z pochodzenia, mówi, matka jej była Żydówka tego. Ona mówi, a jakie ma papiery? No mówi, ma polskie papiery. No to on mnie przyjął. Co się stało z pani matką? Została wywieziona, jak mieli, proszę pana, 22 października, bo byli aresztowani, a 25, proszę pana, 25 mieli, proszę pana, rozprawę. Ojciec dostał, proszę pana, 3 lata Zuchthausu, bo mój ojciec, to napisali, jest flamiona krew, Rassen, za mój ojciec siedział za Rassenschandem. Ja nie mieli go prawa w ogóle jako Niemca aresztować, bo nie przyjął żadnej forzisty. A matkę moją wywieźli do Oświęcimia. Tam zginęła w Oświęcimiu. Co się stało z pani żydowskimi dziadkami z Kalisza? Jak mi wywieźli, no to potem mi tam zmarnowali w tym, jak to się nazywa, w Trebińce. Tam ich wywieźli z tej Włodawy, tam zginęli, tylko on jeden zginął w Powstaniu Warszawskim. To był mojej matki brat, skończył też technikum przed wojną, no i pracował jako w takim sklepie, który radia się tam budowali, robili tam, potem był jako kierowca, a potem w 1938 roku poszedł do wojska. I przyszedł z wojska. I potem poszedł, był tam u dziadków i od dziadków potem, jak to powstanie było warszawskie, to on też tam dostał się i tam zginął w tym Powstaniu Warszawskim. To był młody chłopak, nie? Mój ojciec po 3 latach wrócił z więzienia. Siedział 3 lata w Zuchthausie, to Sonnenburg, to teraz się Słońsko się nazywa. Siedział 3 lata, po 3 latach został zwolniony. No i ja z tym ojcem potem poszłam na okopy i tak się wszystko skończyło. Gdzie pani poszła? Na okopy, na Jeziorska. Tam okopy te pancerfały robili, te rowy kopali, nie, żeby te ruskie nie mogli wejść. Ja tam z ojcem byłam. No i w 45 roku, żeśmy już wrócili tutaj. No i potem zrobili, że to nasze gospodarstwo, bo jak mojego ojca aresztowali, no to ta babka musiała dać komuś to gospodarstwo, żeby prowadził. To ona dała swojemu zięciowi. A oni byli wszyscy Niemcami, nie? Więc proszę pana, po wojnie zrobili, że to jest majątek po niemiecki i wszystko nam zabrali. Proponuję, żebyśmy teraz pooglądali sobie pani rodzinne zdjęcia. To jest mój ojciec w wojsku, w Legionach. Z Piłsudskim na wschodzie. Bo to było w 20 roku. To jest mój ojciec przed wojną. Ja tu jestem z ojcem po wojnie. Tutaj jest to zdjęcie zrobione. Ojciec mój i ja jestem. A kiedy to zdjęcie robiliście? To było jakoś w 40 którymś roku. Ale już nie przypominam sobie teraz. To był mój ojca przyjaciel, już taki z Radliczyc.
Tu był mojego ojca też kuzyn, to wuja Horny z żoną, a tu jest mój ojciec i moja matka, no i syn tutaj, który szedł do komunii z boku. To było chyba w 1938 roku. I to jest jedyne zdjęcie z matką? Tak, więcej nie mam. Było dużo zdjęć, ale gdzie te zdjęcia się podziały, to nawet nie mam pojęcia. Tu jest mojej matki brat, co byli wysiedleni do Włodawy, matki siostra i znajomy jakiś z Niemiec też tam był wysiedlony, też tam razem to zdjęcie mają zrobione. A tu któryś rok to nawet nie wiem, tam coś pisze. Ale daty nie ma. Nie ma daty. To już było pewno w 1942 albo 1943 roku. To jest nasze gospodarstwo przed wojną, tam w cegielni. Tu są krowy, konie, mój ojciec tam stoi z boku i moja matka. I taki u nas Chojnacki pracował, też tu jest to na cegielni tam, gdzie te 21 hektarów ziemi. A to jest tutaj u nas na Podwyżu moja matka, ciotka Majewska, Ada, mój ojciec. I jeszcze tam jakaś kobieta jest znajoma, co pomagali przy kukurydzy na Podwyżu. Cieli kukurydzę. To nasze gospodarstwo tutaj, sieczkę żnęli na Podwyżu tutaj, gdzie ja teraz jestem. Tam była stodoła duża, którą spalili, miała 70 metrów długości. Sklepisko było na 4 metry, to też mój ojciec jest, moja matka jest i szwagier. To jest mój mąż, proszę pana, w tych kamieniołomach. To jest w czasie wojny. Zabrali go w 40 roku, mój mąż pochodził z Dobrej. Zabrali go z ulicy, jak miał 14 lat. To jest moja kuzynka w Kanadzie, ciotka też. Tacy, ci, co się ukrywałam u nich w czasie okupacji. Ale to już, o, ciotka już nie żyje, już dawno.